nowina, Pan narodzi syna. Hej, kolęda, kolęda. Wielka to nowina, Pan narodzi syna. Hej, kolęda, kolęda. Gościmy dzisiaj w murach naszego przedszkola. Jest to dla nas bardzo uroczysty dzień. Jest to dzień Wigilii Bożego Narodzenia, który wspólnie personel będzie obchodził wraz z dziećmi. Jest to tradycja, którą obchodzimy już od bardzo dawna, że zawsze w ostatni dzień pobytu dzieci przed przerwą świąteczną w przedszkolu organizujemy jasełka. W tym roku jasełka organizuje dla nas grupa pięciolatków. Kolędnika taki los, że ma wciąż czerwony nos, bo mu zima tak zazdrości, se go każdy w domu gości. Więc oczy błypie i po nosie wciąż go szczypie. Na nic zimo twoja złość, na świat przyszedł taki gość, co rozproszy wszystkie smutki, chociaż jeszcze jest malutki. Wiedz go pięknie powitajmy i koledze zaśpiewajmy. Święta Bożego Narodzenia są świętami radosnymi, są świętami rodzinnymi, dlatego zaprosiłam do udziału w naszych jasełkach rodziców. Prób było niewiele, więcej tych prób było z dziećmi niż z rodzicami, ale uważam, że występ na żywo, kiedy jest coś improwizowane, jest o wiele ciekawsze niż taki wyreżyserowany bardziej do samego końca. Mam nadzieję, że będzie super. Gwiazda pięknie nam świeciła, do przedszkola drogę wyznaczyła. Przyszliśmy tu po kolędzie, już wam smutno nie będzie. Niech wam w jej blasku będzie tak miło, jak 2000 lat temu było. Pewnej stajence, gdzie małe dzieci błogosławiło wszystkim na świecie. Mamy święta, nastrój taki świąteczny, okres taki miły, radosny, więc postanowiłam wystąpić razem z dzieckiem w tym przedstawieniu, żeby umilić ten czas i dla dziecka, i dla siebie w domu. Fajny pomysł, fajna zabawa dla dzieci, integracja rodziców i dzieci. Jest to pierwszy raz w naszym przedszkolu, kiedy właśnie rodzice biorą udział w przedstawieniu. I no, chciałam z moim dzieckiem wziąć udział. Ja jestem aniołkiem, on jest pastuszkiem. No, świetna sprawa. To mój debiut w takim przedsięwzięciu. Wziąłam udział ze względu na dzieci. Jest to super inicjatywa, połączenie właśnie rodziców razem z dziećmi. Możemy razem przeżywać ten wigilijny czas w szczególny sposób. Bardzo mi się podobało przedstawienie. Było takie inne, nie takie oklepane. Dzieci wspaniale wypadli, rodzice również. Także jestem bardzo zadowolona. No super, bardzo przedstawienie mi się podobało. Dlaczego? Dlaczego? Bo występował tam mój syn przede wszystkim i moja żona. Znakomicie, bezbłędnie moim zdaniem. Syn występuje chętnie w różnych przedstawieniach, także było dobrze. Radujcie się starzy, radujcie się młodzi. Betlejemskiej szopce Bóg się wam narodził. Leży na sianeczku w ubogim żubeczku. Hej, kolęda, kolęda. Chociaż jest w żłobku, posypeś korony, na niego są nasze hołdy i pokłony. Piękne powitanie, granie i śpiewanie, hej, kolęda, kolęda. Bóg się nam narodził, spieszmy do Betlejem, w ubogiej stajence wielki cud się dzieje. Idźmy tam z miłością i z wielką radością, hej, kolęda, kolęda. Na początku trema była, ale po pierwszych minutach minęło. Myślę, że w przyszłym roku w marcu będę mogła liczyć na Oscara w kategorii Jasełka 2013. Myślę, że bardzo dobrze bawiły się i dzieci, a przede wszystkim rodzice. I myślę, że pójdziemy dalej. I najpierw Centrum Kultury i Rekreacji, potem przegląd jasełek. Pierwszy raz były tak wesołe i tak radosne jasełka w naszym przedszkolu, a dlatego, że
Boże Narodzenie jest takim właśnie świętem. Bardzo radosnym, rodzinnym, gdzie wszyscy musimy się cieszyć i radować właśnie z tego, co się wydarzyło 2000 lat temu. A ja chciałam coś dodać, mogę? Proszę. Chciałam coś dodać. Do mikrofonu. Następna edycja Mam Talent należy do nas. Dziękuję bardzo. Tak jest.